Dorota Kania, witam Państwa ponownie, a Państwa i moim gościem jest pani europoseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie ze Strasburga tym razem. Bardzo gorący poranek spotkania w sprawie ukraińskiego zboża. Coraz więcej państw europejskich dołącza do tego, żeby jednak nie było importu ukraińskich produktów rolnych. Polacy według sondażu, przytoczę sondaż Superekspresie, są zdecydowanie na nie, jeżeli chodzi o import zboża z Ukrainy. 70% respondentów uważa, że Polska nie powinna przyjmować zboża z Ukrainy. Niestety mamy takie unijne przepisy, że nawet jeżeli przewoźnik ma wpisane kraj docelowy Francja na przykład, to może stanąć w Polsce i rozładować to zboże. Może stanąć na terenie Słowacji, na terenie Węgier. Pani poseł, jak wyjść z tego padł, bo że padł jest, to wszyscy wiemy. Komisja Europejska mówi, że szuka rozwiązania. Jak pani poseł uważa, jaki będzie ciąg dalszy? Dzisiaj kolejne rozmowy z przedstawicielami Ukrainy, którzy są w Polsce. Tak, i bardzo dobrze, że te rozmowy trwają, dlatego że sytuacja jest bardzo trudna. Raz, z jednej strony trwają działania wojenne i wciąż jest eskalacja Putina, który wywołuje kolejne kryzysy po kryzysie z surowcami energetycznymi, a także przede wszystkim, co napędziło inflację i spowodowało różnego rodzaju problemy nie tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale i na świecie, po wreszcie eksporcie głodu, bo tak trzeba nazwać naprzód, jak Państwo pamiętacie, brak możliwości eksportowania zboża na przykład do Afryki czy do Bliskiego Wschodu, a przecież wiemy, że Ukraina była bodajże największym eksporterem w tym zakresie. My mamy możliwości i mamy instrumenty, wymaga to spokojnej, rzeczowej rozmowy, a nie dyktatu Unii Europejskiej. Po pierwsze, mamy przepisy zewnętrzne, przepisy traktatowe, które w sposób szczególny traktują kraje, które są tak zwanymi krajami przyfrontowymi, czy nawet wręcz frontowymi, a takim krajem jest w tej chwili Polska i można w taki sposób regulować przepisami unijnymi, a także wewnętrznymi przepisami, żeby tą sytuację uwzględniać. My na to zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, również przy pomocy. No ale wtedy to był głos, który nie chciała Ursula von der Leyen za bardzo, ani inni komisarze słuchać. Dzisiaj wobec tego kryzysu, który mamy i stanowczej postawy naszego polskiego rządu i jak najbardziej bardzo stanowczej postawy, ale także też jednocześnie odpowiedzialnych rozmów, bo wiemy, że też nie możemy działać po to, żeby Putin był zadowolony z tej sytuacji. Jak wiemy, doskonale to obserwują i dlatego te rozmowy z partnerami ukraińskimi są bardzo potrzebne. Ale mamy też instrumenty wewnętrzne i ten instrument pierwszy został wykorzystany, mianowicie rozporządzenie, które zostało przyjęte, ma obowiązywać do 30 czerwca o zakazie przywozu niektórych produktów i to nie tylko zboża, nie tylko dotyczy to zboża, ale również cukru i dotyczy bardzo wielu produktów, jak mięso drobiowe, bo też były takie obawy rolników w rozmowach z nimi, bo rozmawiamy, choć te rozmowy są trudne i my się nie dziwimy, ale trzeba rozmawiać i trzeba radzić, ale również i wieprzowina, również i produkty pszczele, inne pozostałe produkty, wina, owoce, warzywa, len, konopie, nasiona, susz paszowy i tak dalej. Wiemy, tak dalej. Pani poseł, ale jeszcze chciałam dopytać, ponieważ obowiązuje. Ponieważ powiem. I wczoraj, gdy przyjechaliśmy do Strasburga i po weekendzie, bo wiadomo, w weekendzie Unia Europejska działa bardzo opieszale, by nie powiedzieć wcale, ale wczoraj rozmawialiśmy kuluarowo też z wieloma osobami. Wiem, że też były takie rozmowy z osobami, które urzędują w Komisji Europejskiej, no, że Unia Europejska na razie jest taki komunikat pierwszy i oficjalny i nieoficjalny, będzie się przyglądać, tak? Będzie się przyglądać. Dlaczego nagle tak lekko wycofali się? Z uwagi na fakt, że tak jak powiedziała pani redaktor, inne kraje członkowskie Unii Europejskiej przystępują do takich samych działań, dlatego że ich gospodarki po prostu, jest ta destabilizacja wewnętrzna jest zbyt duża. Jednym z zarzutów, o których mówią polscy politycy, to jest, jeżeli chodzi o Komisję i o Unię Europejską, to chodzi o brak korytarzy solidarnościowych, żeby te korytarze zostały stworzone. Na czym te korytarze miałyby polegać, pani poseł, bo to pojawiło się to pojęcie zupełnie niedawno.
Tak, no to jest pojęcie też bardzo publicystyczne, bo nikt nie doprecyzował do końca, jak te korytarze miałyby wyglądać, aczkolwiek ja się zgadzam, że wszelkie rozwiązania, czy to związane z korytarzami, czy to na przykład związane, i to będzie podejmował również polski rząd, budowaniem silosów. Ja również doradzam, abyśmy spowodowali, ale oczywiście na skutek pomocy też z Unii Europejskiej, bo to nie jest tak, że tylko mamy sobie radzić sami, a przy okazji z drugiej strony będą na nas nakładane kary za rzeczy, których nie czynimy, prawda? Tak jak chociażby w sprawie praworządności, czyli nie będzie nam się pomagać w tej kwestii. Ale na przykład tutaj wracając do tych korytarzy solidarnościowych, również budowa silosów, wywożenie tego zboża w ramach pomocy humanitarnej, bardzo poważnej pomocy humanitarnej do krajów, gdzie w tej chwili panuje głód. I to jest też odnotowane i trzeba o tym rozmawiać, że w taki sposób można również w jakimś określonym zakresie zadziałać, jeśli idzie o tą nadwyżkę zboża. I wreszcie, jeżeli mają to zboże, jest eksportowane poprzez kraje takie jak Polska, zboże ukraińskie, to niechże ono będzie w sposób naprawdę, przy pomocy również Unii Europejskiej, w sposób ewidentny, bardzo mocno nadzorowany, tak żeby nie destabilizowało to naszej sytuacji wewnętrznej, gospodarczej sytuacji na naszych rękach. A na koniec tego tematu tylko przypomnę, że wczoraj prokuratura regionalna w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, jeżeli chodzi o import zboża z Ukrainy, bo okazuje się, według doniesień medialnych, że ci, którzy najbardziej krzyczeli na temat importu ukraińskiego zboża, po prostu na tym zarabiali. Tak, i tu jest, panie rektor, ten jeszcze jeden element, obok tych przedsięwzięć, które są jak najbardziej poprzez konkretnych ministrów działowych, ale tutaj minister sprawiedliwości podjął zdecydowane działania, zespół śledczych naprawdę w mojej ocenie wysokiej klasy, ale to też również służby, które przystąpią do tego, takie jak ABW, muszą zapobiegać różnego rodzaju niekorzystnym zjawiskom, które biją podstawy ekonomiczne naszego państwa i destabilizują sytuację wewnętrzną, bo przecież niepokój wśród rolników to jest nic innego jak destabilizacja, bardzo poważna sytuacji wewnętrznej w naszym kraju. I to śledztwo bardzo intensywnie, z tego co wiemy, będzie i jest już prowadzone i bardzo dobrze, dlatego że nie można korzystać na brutalnym działaniu Putina w Ukrainie, a zdaje się, że są tacy, którzy nie bacząc na to, że to może wpływać bardzo źle na naszą gospodarkę, a jednocześnie, panie rektorze, trzeba też zwrócić uwagę, oni doskonale wiedzą, że Unia Europejska, w tym przypadku Komisja Europejska, będzie też i wykorzystywać tą sytuację do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej uderzać w Polskę, bo wiemy, że tam szereg osób jest zainteresowanych, żeby obalić w Polsce rządy. Jeżeli chodzi o uderzenia w Polskę, tych obszarów jest bardzo dużo. Ostatnio była kwestia związana z lasami polskimi. Jest to pewien paradoks, bo z jednej strony Polska, mówiąc kolokwialnie, jest grillowana, z drugiej strony unijni urzędnicy sami mają kłopoty, bo przecież mamy aferę w Europejskiej Partii Ludowej, mamy pozew przeciwko pani przewodniczącej von der Leyen, bo chodzi o zakup szczepionek Pfizera. Tych afer jest bardzo dużo. Unia ślepa na jedno oko, można powiedzieć, przysłowiowo nie widzi tego, co się dzieje w samej Unii, co się dzieje, te wszystkie afery korupcyjne, które wstrząsają Unią, a interesuje się polskimi lasami. No, w tej chwili, pani redaktor, tak naprawdę zastanawiamy się nad poziomem, przepraszam za wyrażenie, bardzo może mocne, ale takiego przeżarcia wręcz instytucji europejskich patologią, jaką jest korupcja, bo przecież do tych elementów, o których pani, do tych zjawisk, o których pani redaktor podała, podajmy jeszcze wkroczenie służb do siedziby partii EPL-u, czyli tej partii, której członkiem, a także szefem był Donald Tusk, i przecież wiemy, że procesy decyzyjne, które tam zachodzą, a także przede wszystkim ich wpływ na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej jest niebagatelny. Więc tutaj to wszystko, mamy jasny obraz tego, że te wpływy, a także uważam, że i wpływy rosyjskie, które mogą przenikać, te struktury, bardzo słabe struktury, bardzo mało odporne struktury. Jeżeli jeszcze na to nałożymy to, w jaki sposób są weryfikowani ci urzędnicy do pracy w Komisji Europejskiej, to my nie mamy wiedzy, jak dalece ten wpływ może determinować decyzje w stosunku do Polski. To jest niezwykle zjawisko, które musimy badać i o którym musimy mówić, i każde takie zjawisko napiętnować. Tak, instytucje są przeżarte tego typu patologicznymi zjawiskami, a próba
narzucania nam pewnego porządku, karania nas, to przecież te ostatnie decyzje pani redaktor, chociażby uruchamiające na nowo kary w związku z praworządnością, no to już jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. A decyzje obok, które jeszcze są podejmowane, bo to w sprawie na przykład polskich lasów, czyli 1/3 terytorium naszego kraju, to już bije przekazanie we władztwo czy kompetencje dzielone, to bije w suwerenność naszego musimy, kraju. To pani... jest, a jeszcze dyrektywa, przepraszam, rozporządzenie metanowe, pani redaktor, to jest kolejny element wojny. To jest temat na kolejną rozmowę. Pani poseł, musimy kończyć. Ostatnie pytanie i proszę o bardzo krótką odpowiedź. 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Rozmowa z Adamem Hoffmanem, przedstawicielem Żydów polskich w Polsce, który mówi o tym, że Żydzi, którzy przyjeżdżają do Polski, zauważają, że u nas nie ma antysemityzmu, że różnego rodzaju imprezy mogą, że mogą z nich uczestniczyć bez ochrony policji, bez ochrony służb. W Niemczech na przykład jest zupełnie inaczej. Tam jest coraz większa antysemityzm, coraz większa agresja. Przypomnijmy, Żydzi nie mogą się na swoje nabożeństwa do synagogi udawać w sposób bezpieczny, bo są zagrożeni zamachami. Czy to jest problem dostrzegalny przez Unię Europejską? Proszę o krótką odpowiedź. Wręcz przeciwnie, uważają, że u nas nie ma, w Polsce nie ma i te informacje są powielane przede wszystkim też niestety wzmacniane przez naszych polskich europosłów opozycji, jako bylibyśmy krajem nietolerancyjnym, a tu okazuje się, że sami Żydzi dostrzegają, że jesteśmy, można powiedzieć, oazą tolerancji w Unii Europejskiej, bo te zjawiska, o których pani mówiła, nie tylko są w Niemczech, ale również we Francji, to jest niezwykle groźne. Natomiast u nas młodzież może przyjeżdżać, ja cieszę się z tego porozumienia, nowego porozumienia, które w sposób zupełnie inny, cywilizowany będą przebiegały różnego rodzaju wycieczki czy pielgrzymki młodzieży izraelskiej do muzeum w Auschwitz, dlatego że to, co się działo do tej pory, było po prostu kompletnym kuriozum. Ale zobaczmy jeszcze na jedną sprawę, mianowicie beatyfikacja rodziny Ulmów, która będzie 10 września. To jest doskonały przykład w Markowej, to jest doskonały przykład na to, że również to piękna postawa Polaków jeszcze z czasów II wojny światowej, kiedy tracili życie w obronie Żydów, a dzisiaj też działania władz polskich, żeby naprawdę ta tolerancja była bardzo, bardzo szeroka. Także nakłady, jakie mamy na pamięć w tym zakresie również o tym świadczą. To w takim bardzo telegraficznym skrócie. A ja państwu polecam dzisiejszy tygodnik Solidarność, wywiady Artur Hoffman, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polska oraz Jarosław Papis, Fundacja Hatikwa. Bardzo cenne wywiady, bardzo mocne. Bardzo dziękuję pani poseł. Bardzo się cieszymy, że są takie głosy. Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę państwu miłego dnia. Dziękuję bardzo.